Zostawiając już nawet na boku to rozważania, czy ateizm jest starszy, czy też religia jest starsza, bo na przykład malowidła naskalne można interpretować w sposób, że tak powiem, świecki i w sposób religijny także. Malowidła z Cro-Magnon na przykład, prehistoryczne. Można, no, warto by się zastanowić, skąd wziął się ateizm, bo jak religie powstawały, to jest dosyć znana rzecz. No, mówi się o tym, że ateizm powstał jakby w dwóch odsłonach. Pierwsza odsłona to jest odsłona starożytna, związana na przykład z Epikurem, ale już wtedy widać wyraźnie, że główny jakby blok starożytnej, klasycznej, antycznej myśli wcale nie jest areligijny, chociaż areligijnych i antyreligijnych filozofów też trochę było. Na przykład, jeżeli weźmiemy, mamy tutaj oczywiście Epikura i mamy tutaj oczywiście grupę, mamy też kników tak zwanych, inaczej cyników. Oni także byli antyreligijni, byli to materialiści, także oni odrzucali to, co nadprzyrodzone, podobnie Epikur. Więc mamy tutaj wyraźny ateizm, natomiast obok tego mamy też analogiczne szkoły ateistyczne w starożytnych Indiach i Chinach. Natomiast jeżeli patrzymy na Europę, to no bo jeżeli spojrzymy na Chiny, tak, to religia w Chinach, konfucjanizm, taoizm na przykład, czy też religie hinduskie, hinduistyczne, no trudno powiedzieć o jednej, czy też religie japońskie, one, czy też buddyzm, one raczej nie pełnią tej roli, co religie abrahamiczne. To właśnie wyjątkiem są te religie abrahamowe, tak, czyli judaizm, islam i chrześcijaństwo, bo one rzeczywiście tworzą całe jakby aparaty polityczno-społeczne, które kontrolują ludność. To jest religie nie prywatne, tylko religie takie bardzo mocno istniejące. No ale to już jest rozgraniczenie. Natomiast bo to już jest to właśnie kwestia tego, czy konfucjanizm uznamy za religię, czy nie, czy buddyzm uznamy za religię, czy nie. One właściwie nie mają takiego bezpośredniego przełożenia na to, co nadprzyrodzone. Nie. Ale już hinduizm oczywiście tak, taoizm też w zasadzie. Także to jest inna kwestia jeszcze, religie wschodu. Ale wracając do starożytnej Grecji, to zobaczymy na przykład Platona. Platon jest interesujący, jeżeli chodzi o religijne sprawy, bo Platon był człowiekiem, który jak najbardziej religijny był, natomiast nie był religijny w sensie starożytnym greckim. Odrzucał kult, znaczy prawdopodobnie odrzucał kult, dlatego że jego mistrz Sokrates, który nie wiadomo czy istniał, ale Sokrates odrzucał właśnie kulty greckie, tak, czyli tych Zeusa i tak dalej, Apollina i tak dalej. Natomiast to jest jakby ta pierwsza odsłona ateizmu. Jest teoria, że jakby podczas tego, jak w średniowieczu, no oczywiście ateistycznych filozofów trochę też w starożytnym Rzymie też trochę było, tak, cyników na przykład. Więc to jest jeszcze jedna sprawa, natomiast po zakończeniu jakby, po zwycięstwie chrześcijaństwa, bo trzeba pamiętać o tym, że najpierw to Rzymianie co jakiś czas posyłają chrześcijan na arenę, potem chrześcijanie się mszczą, tak, zabijają m.in. Hypatię, o czym się mogą dowiedzieć widzowie filmu Agora, tak, neoplatońską filozofkę. Mamy tutaj jak najbardziej widoczny element właśnie starcia ateizmu z religijnością. Natomiast w średniowieczu oczywiście górę bierze religijność i to religijność chrześcijańska. Są teorie, że ateiści jakby wycofali się, no albo na wewnętrzną migrację można powiedzieć poszli, albo, bo trudno uznać, że całkowicie ateizm minął. Ateiści istnieli zawsze. Natomiast byli ukryci i przyznanie się do ateizmu było nie tylko w średniowieczu, ale nawet w wieku XVII, tak jak to się okazało, że ateistą jest Cezary Vanini albo Kazimierz Łyszczyński w Polsce, no to właściwie przyznanie się do ateizmu to właściwie był wyrok śmierci, tak? No więc niektórzy przypuszczają, że ateiści, tak, ludzie sceptyczni religijnie chowali się raczej w nieortodoksyjnych wierzeniach, tak, czyli w herezjach. I tam budowali jakby swoje, tak? Czyli to jest taka teoria, według której, nie wiem, bracia morawscy na przykład, czy czescy mieliby być ateistami. Tylko że to jest jeszcze trochę inna kwestia, bo tutaj chodzi o to racjonalne zastanowienie nad rzeczywistością i jeżeli człowiek stwierdził, że doktryna chrześcijańska nie ma sensu, a ona nie ma sensu
bardzo wielu miejscach, tak? No, tak, dziewica, która rodzi dziecko, tak? Bóg, który stoi w trzech osobach, ale tak naprawdę w jednej. To jest wszystko zupełnie nieracjonalne, więc jeżeli ktoś to zauważał, to często zostawał heretykiem, tak? Z braku innej możliwości. Natomiast zresztą heretykami zostawali także ludzie bardzo głęboko wierzący, którzy akurat nie mogli pogodzić dla siebie, jakby na swój użytek tych rzeczy. Później mamy troszkę, rzeczywiście pod koniec XVII wieku w Anglii mamy na przykład Johna Tolanda, który, jak to określili badacze tych czasów, został jakby zamilczany na śmierć ze swoim ateizmem w tamtych czasach. Łączył doktrynę liberalną Locke'a z areligijnością i z oskarżeniem także, i z antyklerykalizmem też, czyli o, bo to wcale nie musi iść w parze, ale tu szło oskarżeniem Kościoła o to, że wykorzystuje religię do mamienia ludzi, tak, i wykorzystania i swojej władzy powiększania. W XVIII wieku mamy trochę filozofów ateistów na czele z Dolbakiem i z Diderotem. Tym, że warto przypomnieć tutaj, że o oświeceniu ludzie antyreligijni raczej nadal chowali się po kątach, można powiedzieć, raczej trzymali się na uboczu i nie stanowili głównego nurtu oświecenia. Trzeba pamiętać, że w oświeceniu był ogromny nurt antyklerykalny, ale był też duży nurt klerykalny, na przykład odnosząc się odnowy religijnej i próbujący jakby pogodzić, to jest tak zwany, mówiono w odniesieniu do krajów katolickich, pewnym katolickim oświeceniu na przykład. Czyli oświecenie jako całość nie jest wcale antyreligijne, tak? Nie jest też wcale ateistyczne czy coś w tym stylu. Dominował w oświeceniu, wśród najważniejszych autorów dominował deizm, czyli Bóg filozoficzny, który jak najbardziej istnieje i który stworzył świat, który także, czemu nie, sąd ostateczny, wszystko to jest zachowywane, tak? Natomiast nie ingeruje cudami, bo tego nie dało się z nauką pogodzić, nie interweniuje za pomocą cudów w codzienne życie ludzkości. Najsłynniejszym deistą był chyba Voltaire. Voltaire uważał, że ateizm jest dobry dla może garstki filozofów, którzy i tak mają dosyć duże moralny poziom jakby swojego życia, natomiast prosty lud niech będzie religijny, dlatego że uważał, bo wtedy będzie niemoralny, jeśli nie będzie miał tej namiastki filozofii, czyli religii. Religia występuje u Voltaire'a jako namiastka filozofii, taki minimum moralny. Takie tutaj poglądy miało bardzo wielu, także potem działaczy rewolucji francuskiej na czele z Robespierre'em. Właśnie ten najkrwawszy, jak to się mówi, najkrwawszy lider rewolucji francuskiej, najbardziej doktrynersko zacietrzewiony, jak to się mówi, on był właśnie człowiekiem, który próbował przywrócić kult religijny pod postacią kultu najwyższej istoty, który miał pogodzić deistów z ortodoksami religijnymi, czyli z tymi, co wierzą w cuda nadal. Natomiast ateiści oczywiście istnieli, jak Lametrie, jak D'Holbach, jak Diderot. W Anglii ateistą najprawdopodobniej był Hume. Niektórzy uważają, że także Adam Smith był ateistą, ale to zachowywał w dużej mierze dla siebie. Natomiast oni jak najbardziej oskarżali religię o czynienie się tego świata gorszym. Uważali, że religia jest produktem ludzkiej ignorancji, która ma wyjaśniać człowiekowi to, czego on nie rozumie. Tak? Czyli na przykład z braku jeszcze osiągnięć naukowych, to człowiek zwraca się ku religii. W XIX wieku właśnie z osiągnięciami coraz większej ilości napływającymi naukowymi na czele z teorią ewolucji, ale nie tylko, bo także odkrycie coraz to nowych planet, tak, i tak dalej. To wszystko powodowało, zresztą wielkim jakby szokiem dla religijnych ludzi było to, że przecież Słońce nie kręci się wokół Ziemi, tylko odwrotnie, tak, czyli jakby co odkrycie naukowe, to kolejny szok dla religii, która miała być już ustalona na zawsze, potem próbowano dostosować. W XIX wieku jest coraz trudniej dostosować właśnie jedno do drugiego. No i tak właśnie trwamy. W dzisiejszych czasach mamy do czynienia, bo w XIX wieku jednak mimo wszystko postawa ateistyczna była dosyć rzadka nadal, więc na przykład jak mamy wiktoriańską Anglię i mamy na przykład koniec XIX wieku, i mamy liberalnego, ale głęboko wierzącego Calvina, prezbiterianina, jak mówi się w Anglii, lorda Gladstone'a,
Williama Ewarta Gladstone'a, szefa liberałów, który uważał, że nie należy zabraniać w parlamencie posłom ateistycznym też zasiadania. To na przykład, był tam jeden taki poseł ateistyczny i on uważał, że wykluczanie ateistów z życia politycznego i publicznego spowoduje, że oni staną się z nieszkodliwej, szkodliwą mniejszością. I w ten sposób, ponieważ zostaną jakby zrażeni do społeczeństwa, których nie akceptuje. No ale sam fakt, że coś takiego miało miejsce, widać, że jakby niereligijność była jeszcze rzadka. We Francji była trochę częstsza w tym czasie, ale też trudno powiedzieć. Tutaj same te perturbacje z laicyzacją państwa, jak to bardzo trudno szło, pokazują, że jednak liczba ateistów nie była zbyt duża. Czy w ogóle ludzi sceptycznych religijnie, bo to jest właśnie ten problem, że są ateiści klerykałowie, są ateiści antyklerykałowie, są sceptycy w tą i w tą stronę i są wierzący w tą i w tą stronę. To wcale nie musi jedno od drugiego zależeć. No ale sam fakt istnienia sporej ilości ateistów i możliwość dostrzeżenia przez ludzi religijnych, że ateiści nie są gorsi w sensie moralnym, tylko dlatego, że nie wierzą w Boga, powoduje, że ateizm zyskuje jakby na randze. Więc dziś, w dzisiejszych czasach mam do czynienia pierwszy raz z ateizmem takim masowym i pierwszy raz z ateizmem takim mocno optymistycznym, to znaczy w swoim jakby masie, w całości. To znaczy w XIX wieku, a nawet jeszcze w pierwszej połowie XX wieku, jak ktoś był ateistą, to bardzo często był także egzystencjalistą, który zastanawiał się, co to oznacza, że świat nie ma Boga, tak i tak dalej. Czyli to jest ta od niczego do Sartra, do tego typu rozważania. Natomiast teraz mam do czynienia z ateizmem pozytywnym, który uważa, że właśnie ateiści są tymi bardziej przystosowanymi do życia w społeczeństwie i w naturze także ludźmi, którzy lepiej rozumieją naukę i mają mniej uprzedzeń, są lepszymi obywatelami przez to. Także masowy ateizm jest zjawiskiem dosyć nowym. Warto jeszcze wspomnieć na chwilę o ateizmie państwowym, tak zwanym, na przykład w państwach komunistycznych. W państwach komunistycznych właściwie komuniści traktowali kościoły jako konkurencję i postulowały ateizm państwowy. Tylko że trudno powiedzieć, żeby tutaj ateizm był ważny w tej konstrukcji. Chodziło raczej o unieszkodliwienie religii i jej wpływu na złagodzenie jej wpływu na życie społeczne. Po prostu dlatego, że to była konkurencja. Ateizm państwowy sprowadzał się do zakazu w uczestniczeniu tak z całą pompą, tak, w życiu religijnym. Trudno powiedzieć, że to był ateizm, to był raczej antyklerykalizm państwowy. No ale wspominam o tym, ponieważ mówi się o ateizmie państwowym. Także raz jeszcze widać, że społeczeństwa ateistyczne, społeczeństwa, w których ateiści stanowią ogromną grupę, bo podczas II wojny światowej na przykład w Niemczech za ateistów było najwyżej 1%, tak? Czyli trzeba pamiętać, że wojnę II światową prowadzą chrześcijanie z innymi chrześcijanami, bo w innych państwach było podobnie. Natomiast dzisiaj w Niemczech ludzi niereligijnych, co nie znaczy, że oni uważają siebie za ateistów. Mogą się uważać za agnostyków, albo wierzących niepraktykujących, albo coś w tym stylu. Sceptyków, agnostyków jest może nawet 30%, ale nadal to nie jest większość. Jest kilka państw, w których ateiści mają taką względną większość. Są to Australia, Czechy, Francja także, ale tu już trochę nie wiadomo do końca, Szwecja. Tak, w tych krajach ateiści mają taką względną większość, że jakby ich połączyć, ich i innych sceptyków religijnych, to być może byśmy osiągnęli więcej niż 50% społeczeństwa. I jakoś dziwnym trafem są to te społeczeństwa, w których akurat i przestępczość jest mniejsza i jakoś wcale nie są to te państwa gorzej funkcjonujące. Także straszenie wpływem ateizmu, tak, masowym ateizmem i jego destrukcyjny wpływ na moralność jest głupie po prostu, dlatego że już dzisiaj wiemy, chociaż w przyszłości pewnie może być nawet więcej ateistów, bo jest taka teoria, że kiedy czasy są niepewne, to religia jest mocna, a kiedy człowiek ma państwo socjalne i pewne bezpieczeństwo zawodowe i społeczne, to nie jest już tak skory do bycia religijnym. Natomiast w sytuacji, kiedy
społeczeństwa żyją w chaosie, tak? No to religia się przydaje, bo jakby strach przed tym samym Bogiem czy diabłem powoduje, że oni jakby lepiej są współpracują na przykład. No ale więc tam, gdzie jest spokój, tam religie jakby się cofają, natomiast zyskują w Afryce czy w Ameryce Południowej, gdzie jeszcze tego spokoju społecznego za bardzo nie ma. Dlatego na przykład katolicyzm staje się coraz bardziej pozaeuropejskim fenomenem. Warto jeszcze raz wspomnieć tutaj o Chinach i Japonii, dlatego że według niektórych ludzi, niektórych badaczy, Japończycy i Chińczycy są de facto ludźmi, którzy wierzą tylko w duchy, duchy zmarłych. Jeśli odciąć by, pominąć by te duchy, to w zasadzie są ateistami. No to także społeczeństwa chińskie i japońskie nie są raczej wzorami, poza oczywiście tym faktem, że w Chinach istnieje dyktatura, ta, która tylko już z nazwy jest komunistyczna, ale dyktatura nacjonalistyczna bardziej. No tutaj uniemożliwia nam dokonanie tego porównania w zasadzie, ale Japonia słynie z braku przestępczości, tak? Więc zachodzi tutaj to samo zjawisko, to samo paradoks właśnie, znaczy, który wcale nie jest paradoksem właśnie. Ateistów jest bardzo dużo wśród noblistów, jest ich bardzo mało wśród więźniów. Robiono badania w religijnym w kraju, w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że jest tam ogromna nadreprezentacja ludzi religijnych w więzieniach, natomiast ogromna nadreprezentacja ludzi niewierzących wśród noblistów i wśród członków Amerykańskiej Akademii Naukowej. Także wydaje się, że przede wszystkim trzeba jeszcze raz powtórzyć, że straszenie ateizmem masowym jest po prostu głupie, jest obliczone przede wszystkim na dobro kościołów i klerykałów i ich wpływów politycznych.